Okej, okay, cześć, to znowu Punia 7. To jest dalszy ciąg. Adult Rising. Okej, dobra. To spróbujmy to jeszcze raz. O. Dlaczego nie zauważyłem tego za pierwszym razem? No to teraz to pójdzie zdecydowanie łatwiej. Wow. To, tutaj. Strzelam. Przynajmniej staram się. Wow. To się nie udało. No dobra, to było niespodziewane. Trzeba bardziej oglądać się na boki. I zestrzeliwać te pociski. Nie tak jak przed chwilą. Lepiej. Tak. Poszli wam. Zarysują mi moje nowe piękne dzieło. Aha. Okej, dobra, nieważne. Nie chcę siedzieć w tamtym dziele, aż się również wybuchnie. O, tam coś jeszcze jest. Okej, dobra, skoro chcecie iść. Przydałaby się jednak broń jakaś. O. Spadaj. Okej, idziemy. Najpierw apteczka. Musimy się dostać na wyższy poziom chyba. Tak, już mam. Trochę się zmęczyłem ręcznym celowaniem. Więc trochę znowu będę celował automatycznie. Walaj z tym granatem. Wow. Może tak? Okej, tak lepiej. Nie można ufać temu automatycznemu celowaniu. Halo? Kolejny mi leciał. Niedobrze. Czy jest tu może jakaś wyrzutnia rakiet? Nie. Może same granaty wystarczą. Okej, tak lepiej. O! I chyba tu jest przejście. No to nie czekamy, aż nalecą kolejne. Wow.
uważaj. Wszyscy potrzebują pomocy. Wow. Tak lepiej. Chociaż przydałoby się trochę leczenia. Zdecydowanie nigdy nie spotkamy takich potworów więcej w grze. Zwłaszcza w późniejszych etapach gry. O nie, zdecydowanie nie. Już. No, siu. Nocha do swojej głupiej, zaszonej planety. No i dobra, co by... Ajajaj. Już. Siu, niedobry piesek. No! Uiii! Tak lepiej! Jedziemy na górę? Jedziemy! To nie wygląda najlepiej. No i tamci ludzie postanowili gdzieś zniknąć. Standard w tej grze. Nie żeby się przejmowała takimi drobnostkami jak znikający ludzie. Przywal. Czemuś. Wow, ale wyskoczył. Hahaha, masz. Na to zasłużyłaś. Głupia maszyna. Aha. Brzydal jeden. Jeden statek. Gdzie tu mam dojść? Może w tamtym kierunku? Nie wiem. Nie, tego na razie nie chcę. Chociaż może jednak zechcę to za chwilę. Tak. Wow, przestraszył mnie gość. No już? Lecisz? No, tak lepiej. No i dobra, co my tu mamy? Punkt kontrolny, fajnie. O, tam miał jakoś wyrzutnie rakiet. Ale nie chcę się jej brać. Jest bezużyteczna. Dla zwykłych przeciwników. Gdzie się strzelają, wszyscy giną, jak wesoło. A, dobra, to była apteczka, ale mam już pełno apteków. Wow. Jednak ta wyrzutnia rakiet może się jeszcze przydać. Zwłaszcza, że tam jest chyba więcej tych robotów. To bierzemy ją. To mu się bardziej podoba. To jeszcze wystrzelajmy się do reszty pocisku. Tej wyrzutni rakiet, skoro tak już nie mamy.
Wo. Dobra, tak gdzie teraz idziemy? To jest fajna broń. Jedna z moich ulubionych w grze. Teraz sobie z niej postrzelamy. Ciekawe co to jest. Nie wiem. Nie będę ryzykował moje ulubienie w kolejnej grze, choć jakoś inną kiepską będę. Aj. No już. Widzę pana, już pana obsługuję. Szkoda, że tak szybko się kończy do niego amunicja. No już. O! Mogłem się uleczyć. Kiedy miałem sposobność. To się wytnie. Te dwie poprzednie próby. Może się wytnie. Okej, dobra, nieważne. Próbujemy jeszcze raz. Nie złamią naszego ducha oporu. O nie. W końcu jesteśmy glorious human. Nigdy się nie poddajemy, zwłaszcza przeciwko takim gwiezdnym cieniasom jak poszukiwacze. I dalej nigdy jeszcze nie wpadłem na żaden lepszy sposób tłumaczenia tego słowa. Poszukiwacze. Ale jestem otwarty na propozycje. Okej, ktoś tam strzela. Dobra, tyle jeżeli chodzi o rakietnicę. A nie, jeszcze mamy trzy pociski. Kto chce? Tam jest chyba jeszcze jeden pan niebieski. To mi się spodoba. Spróbuję tej broni. No, całkiem niezła. Chociaż ma trochę wolne pociski. No i co powiecie na to? Chyba sobie wezmę też tą broń. No i teraz zobaczmy. Tata. Na chwilę odwróciłem wzrok. Au. Może wiecie co? Może jednak tym razem dobrym pomysłem będzie trzymać się razem ze swoimi żołnierzami. Może to trochę pomoże przetrwać tą chwilę. A tak? Okej, podskakujący seekerzy. Całkiem niezły widok. Okej, tam kolejny. I jeden z naszych znowu padł. Zdarza się na wojnie. Wiecie. Zakłada ziemi te sprawy.